часть. Эй. Ты там? Эй, йо. Добре. Мене ж виходить до нас. Ступи. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj w pierwszej kolejności przyjechała nam ziemia. Tak, zamówiliśmy dwa samochody po 8 kubików. 8, tak. Tak, czyli 16 kubików ziemi. Dużo tego, mam nadzieję, że nam tego starczy. Takiej nawierzchniowej, przesianej, przepięknej, jak normalnie te, które kupujemy. Do kwiatków. Tak. Musimy to rozplantować po całej działce. Mamy dwoje taczek, więc będziemy jeździć na dwie taczki, rozrzucać to wszystko i później przegrabić. Będziemy chcieli jeszcze padletą po tym przejechać, taką odwróconą do góry nogami i wtedy ona nam to ładnie wyrówna i jeszcze do tego przyjdzie na koniec walec, a później będziemy siać, przegrabimy i jeszcze raz przewalcujemy. Taki jest plan. Mam nadzieję, że się wyrobimy w te 3 dni, które mamy, bo później już ma nie być pogody, więc mamy tylko 3 dni na to, żeby to zrobić. Oby się udało. No i co? Widzimy się na ogrodzie. Bierzemy się za ubijanie. Walec daje radę. Fajnie. Nic się do niego nie lepi. Nic. No ale byłoby ciężej, gdy była mokra ziemia, ale wyschło tak no. Na wiór. No, widać teraz, gdzie jest przejechane, gdzie nie, no nie? Aha. No hejeczka, ja witam się z wami już po południu, skończyliśmy. Dzisiaj cała ziemia została rozwieziona po działce. Jutro będziemy siać trawę. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda. Mamy to! I nie chcę nic mówić, ale należy się za to drineczek. Krzyś pojechał odwieźć pomocników dzisiejszych, bo ktoś musiał się zająć Mikołajem, no i ktoś nam musiał pomóc w tym całym wyzwaniu, jakim było równanie działki. A ja już zacznę bez niego. Pójdę się wykąpać. A korek mi odpadł. A dobra, trzeba wyzerować. Miki miał dostać dzisiaj zabawkę po południu, ze względu na to, że prawdopodobnie będzie dzisiaj dzielny, ale jest taki marudny, bo mu wychodzą zęby, więc zabawka będzie dziś rano, żebyśmy mogli spokojnie wypić kawę. Także zobaczymy, czy się Mikołajowi spodoba. Dzisiaj mamy też szczepienie, więc maruderowi nie będzie końca, coś tak czuję. Gdzie jest Mikołaj? Widzę tu jakąś małą stupę. Kukuk! Cześć! Patrz, co mama dla ciebie ma. No, zobacz. Co to jest? O, meteczka. Powinien ktoś już zrobić zabawkę z samych meteczek. No, zrób bam. Tu zrób bam. Zrób bam. Otwarło się. Co to? Zobacz. Jaha! Tym. Tytink! Tu naciśnij.
To jak się robi? Uuu, spoko ta zabawka. Chyba spoko. Wypijemy spokojnie kawę. Sypiemy, siejemy trawę. Kupiliśmy takie coś. To się nazywa siewnik. Jest. Tutaj się wsypuje trawę. Tak. Z drugiej strony, jak zobaczycie, ups, to tędy wypada trawa. Jak się kręcą kółka, to wypada trawa. Tu tędy, no i tutaj zwiększamy bądź zmniejszamy ilość wypadającej trawy, czyli najbardziej prosty siewnik, jaki może być, ale potem wykorzystamy go jako solarkę. Tak, na zimę, bo mam tutaj ostry podjazd, więc na zimę będzie w sam raz, żeby po prostu dać tutaj soli i solą sobie przesypać drogę. Myślę, że to będzie bardzo oszczędne i fajne. Kosztowało to 7 dych. I wydaje mi się, że dobrze, żeśmy to kupili. Tak, dobrze, że to kupiliśmy, ale nie wydaje mi się, że warto było dawać na przykład, nie wiem, 300 zł albo coś nie, takiego. Ja wiem, bo ten miały tam niektóre takie, że tak bardziej rozsypywały. No jak solarki te takie tak. Na ekspresach. Tak, tak, na pewno coś, no, są lepsze, ale tutaj jeśli chodzi o to, jak my to potrzebujemy raz zrobić, to tak. Nie potrzebujemy wydawać aż tyle pieniędzy. Jak zobaczycie, to my mamy zaraz przy skarpie taką cięższą sprawę, bo już tu widzicie, że trawa kiełkuje, a tam mamy taki po lewej stronie pas, gdzie trawa praktycznie nie chce rosnąć i tam chcemy zasypać ją trochę gęściej. Krzyś idzie najpierw z siewnikiem, potem ja to przegrabiam, ale wiecie, tak delikatnie, że tylko targam ze sobą grabki, żeby to tak zmierzwić. Potem będziemy przejeżdżać jeszcze walcem. Tak. I podlewać. Na końcu podlejemy wszystko. Tylko nie wiem, czy nie czekamy, aż teraz słońce opadnie, czy podlewamy już, czy to nie ma znaczenia. Nie wiem, jak to tam wygląda, bo zawsze jest tak, że niby nie podlewać czegoś, jak słońce świeci, no nie? Mocno. No, ale to jak już coś wyrosło. No, może nie nasiona. Aż tak nie ma jeszcze takiej nie pogody. Nie ma aż takiego słońca. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Jeżeli nie wzejdzie, to na pewno nie przez to. No w ogóle to nie wiem, czy mówiliśmy, że działkę wyrównaliśmy. Nasypaliśmy tutaj ziemi nawierzchniowej. Mi się podoba, Martusia czasami widzi jakieś mankamenty i ją to denerwuje. Ja uważam, tak, że jest już chciałam pięknie. Tak, bo tutaj mieć proste boisko. Ale... Jest boisko. Ty myślisz, że jak nie ma trawy, tak boisko wygląda. Jest cudownie, biorąc pod uwagę do tego, jak było wcześniej, to nic nie mówię. Jedziemy na razie wzdłuż. A potem pojedziemy jeszcze przez tym siewnikiem. Mikołaj śpi, także chcemy to jak najszybciej zrobić. No i co, działamy po prostu. Tak. Rachu ciachu i do piachu z tą trawą. Siewniczkę jest, a mi rozwodka.
jeden zauważ. Drugi się będzie. Zauważało co? Mikołaj zasnął, a my bierzemy się za podlewanie trawy. Okazało się, że nasza pompka dość słabo ciśnie. Na taką odległość, na taką długość szlaufa po prostu. No i idzie to dość wolno, ale trzeba to załatwić. I po prostu wydaje mi się, że spędzimy tutaj do rana. Tamta część już jest podlana, ta co wyschła. No, także życzcie nam powodzenia. Okazuje się, że ogród jest olbrzymi. Pomimo tego, że może nie widać, bo jak się tak wyrównało, to optycznie jest trochę mniejszy niż jest w rzeczywistości. A Litos dzielnie przegania ptaki, także wydaje mi się, że będzie tutaj pies stróżujący, taki trochę strach na wróble w postaci Alitosy. Muszę schować wózek. I co? Do zobaczyska.